świnka Peppa. To mój mały brat George. To mama świnka. A to tata świnka. Świnka Peppa. Zamek. Peppa i George są w ogródku dziadka i babci świnki. Mają zamiar się pobawić w swoim domku na drzewie. Peppa i George uwielbiają domek na drzewie. Przyjechali przyjaciele Peppy i George'a. Zoe, Suzy, Rebecca i Richard. My lubię twój domek na drzewie, Peppo. Możemy wejść? Tak. Teraz możemy urządzić herbaciane przyjęcie. Przyjechali Pedro i Dany. Hej. Witaj, Peppo. Możemy wejść? O nie, Dany, do domku na drzewie mogą wchodzić tylko dziewczynki. Chłopcy za bardzo hałasują. Zawsze psują herbaciane przyjęcia. Ale George i Richard to też chłopcy. O, tak. Wybacz, George. Ten domek na drzewie jest tylko dla dziewczynek. Co się stało? Dziewczyny nie chcą nas wpuścić do domku na drzewie. To nie w porządku. Ha, ha. Wiem, jak wam pomóc, chłopcy. Chodźcie ze mną. Teraz możemy urządzić sobie spokojne i ciche przyjęcie herbaciane. Co to za hałas? Gotowe. Proszę, chłopcy. Macie teraz swój własny zamek i to ze zwodzonym mostem. Wspaniały. Dziękujemy, dziadku Świnko. Czy możemy wejść? Nie. To jest męski zamek. Tylko dla chłopaków. Uwielbiam takie zamki. Zamki nie są takie fajne jak domki na drzewie. Chodźcie, dziewczyny. Jestem królem na zamku. Każdy zamek musi mieć flagę. Oni mają flagę. Nie potrzebujemy głupiej flagi. Przyszła babcia świnka. Cześć, dziewczynki. Niczego wam nie trzeba. Chcemy flagę. I musi być lepsza od flagi chłopaków. Zobaczę, co da się zrobić. Jestem królem tego zamku. Ho, ho. Na każdym zamku powinien być telefon. Trzymajcie. Trzymajcie sznurek napięty, a będziecie mogły porozmawiać z chłopcami. Ale nie chcemy rozmawiać z chłopakami. A my nie będziemy gadać z dziewczynami. Babcia świnka znalazła flagę dla dziewczynek. Z sukienki będzie ładna flaga. Dziękuję, babciu. Nie jest taka dobra jak flaga chłopaków. Chciałabym być w ich zamku. Księżniczki wróżki mieszkają w zamkach. Gdybym ja była księżniczką wróżką, mieszkałabym w domku na drzewie. Czy możemy was odwiedzić, chłopaki? Proszę. Pod warunkiem, że powiecie, zamek jest najlepszy. Zamek jest najlepszy. Ja zostaję w moim domku na drzewie. Me, uwielbiam zamki. Ojej, zaczęło padać, a zamek nie ma dachu. Chodźmy do domku na drzewie. Nie, nigdy nie zostawię swojego zamku. Deszcz przestał padać. George znalazł kałużę z błotkiem. Chodźmy poskakać. Nie zostawię mojego zamku. Zostaję w swoim domku na drzewie. Aha, idź, ja zaopiekuję się twoim zamkiem, Dany. Twój domek będzie przy mnie bezpieczny. Peppa i Dany uwielbiają skakać w błotnych kałużach. Wszyscy uwielbiają skakać w błotnych kałużach. I nieważne, czy to chłopcy, czy dziewczyny.